Zrobimy sobie dungeonka, bo tyle co go odblokowałem. Trzeba jakąś Shadow Witch zabić. Więc machnijmy to. Ciekawe, czy tutaj też jest daily nagroda za to. W sumie nic nie widzę takiego. Jest tylko first. Attribute. Atrybuty mam ok. Pasowałoby hity. Hita zwiększyć na wyższy poziom. Ale to myślę, że nie będzie przeszkadzało. Damy sobie radę. Ewentualnie... Nie, jest ok. Machniemy jakiegoś potka, będzie git. Nikt nie będzie wiedział, że tutaj coś nie gra, jeśli chodzi o statystyki. Ciekawe, ile ludzi w ogóle będzie zapisane na tego bossa. W międzyczasie oczywiście trzeba odebrać wszystkie nagrody. Cyk, cyk, cyk. Claim. Skille. Mamy kolejny talencik. Chyba weźmiemy po prostu to. Czyli item shop jest jakiś szalony w Tarislandzie? Nie, nie, nie. Nie jest jakiś szalony. Nie jest jakiś szalony. Jest po prostu takich sporo takich małych smaczków, które sobie możesz przyspieszyć. Jest pay to win, ale nie jest szalony. Nie jest szalony. Claim. O, kolejny talencik chyba. Skill. Talent. I tu widzowie. Haste effect. No i dobra. Niech będzie. Ten Hornet Shop też mnie interesuje, co to jest, ale nie wiem, jakby się to spisało. Minuta 30 oczekiwania. Zobaczymy, ile jeszcze. Obawiam się, że wszyscy już mogli to zrobić. Niby jest tutaj dużo ludzi, to znaczy, że skończyli questa tyle co i powinni mieć dostęp do tego rajdu, ale zobaczymy. Klikam instaluj i nic się nie dzieje. Jest problem z instalacją Tarislanda na Icon, to znaczy ja miałem. Musiałem dwa razy po prostu odpalić launchera i wtedy zainstalować. Ja Lucyfer po prostu sprzedałem na Silvera. Nie widziałem dismantla. Może ktoś z widzów kojarzy temat. Jest jakiś dismantl aktualnego ekwipunku? Jest jakiś spec do tego? Czy nie za bardzo? Tam powinny być duże bitwy między frakcjami. Kurczę, no ten MMO od Riotu to jest tak odległa sprawa, panie Szaka, że w ogóle bym na to nie patrzył pod takim kątem, że zaraz będzie premiera czy coś. No, nie ma sensu w ogóle czekać na MMO od Riotu. To jest tak odległa przyszłość, że koniec. Cześć, Japon. Podoba ci się Tarisland? No taki przeciętny jest, wiesz? Średniak taki. Taka piąteczka na 10. Ale rozumiem, że może się mobilnym graczom podobać. Jakby nie było, nie wiem, jest jakiś taki bardziej rozbudowany MMORPG na mobilne? Mobilny rynek teraz, taki dla Europejczyka. Co jest na telefon? Poza Albionem. O, no estelowy to też jest ciekawy. W sumie patrząc na zasoby, może. Realnie wydaje mi się, jakby proces technologiczny był przeprowadzony perfekcyjnie. No nie wiem, no Lineage 2, WoW, to powstało w 3-4 lata, a teraz narzędzia, silniki, teoretycznie po to się to tworzy, żeby to szybciej jeszcze można było wszystko zrobić, pomimo większej złożoności gry. Więc powiedzmy, że złożoność gry jest jakaś większa, silnik trochę to przyspiesza, i tak wychodzimy, że po 4 latach może intensywnego developmentu to by było... O! BDO mobilnie? Nie, raczej BDO nie ma szans na mobilne. Jest na konsolach, ale nie mobilnie. Halo, widzowie, zapisywać się na rajdzik, nawet jak byliście dzisiaj, bo chciałbym zobaczyć, jak się gra. Iglica na lata? Tak, Nixia, iglica na lata. To jest iglica na lata. Jest BDO Mobile? O, to zupełnie inna
produkcję. W takim razie może. Wybierz rolę, nie mogę, bo mam chyba tylko DPS. Automatycznie mnie jako DPS przypisuje, nie? Jak mogę? Right. Normal. Difficulty. I nie mogę tutaj żadnej roli chyba. Attribute. Chyba nic nie mogę tutaj kliknąć. Cancel. No i? No i mam Enter Dungeon. Kurde, tanka nie ma. O. Dobra. Dawać tanka, teraz jesteśmy. O, już? Confirm. No i klasa. Ciekawe, czy jest tank. Jest jakiś niby. Dobra, widzowie, patrzcie tutaj, prawy górny róg, nie? Jestem na topce. Zaraz zobaczycie. A jakie ci się pronop spodobały z tych gierek różnych? Jazda. Mam nadzieję, że nie jest długi ten rajdzik, co? Widzowie. Nie, Baszu, bo wtedy nie mam feedbacku odnośnie konkretnej walki. Czy nie powinienem kręcić rotacji AOE przy danej liczbie mobów? Jak mam total, to wtedy mi rozmywa, nie? Nie wiem, w którym momencie powinienem coś lepiej robić. Bo mam nadzieję, że jest... Tak, this round is key. DPS meter nie jest tylko po to, żeby... długość penisa liczyć. Tylko po to, żeby się polepszyć. Raczej krótki ten rajd zrobili. Nie wierzę, żeby dla mobilki był ten rajd jakiś bardzo długi, rozbudowany. Ciekawe, kto ma interrupta. No ja nie mam. Czwarty jestem. I w sumie. Wszyscy hunterami grają. Weathering Waves, mega efektowna ta gierka była, naprawdę, mega efektowna gierka, aczkolwiek sam feeling kombatu już nie był wybitny, ale bardzo efektowna gra, wydawała mi się. Mówicie, że AFK Journey jest spoko? Bo ten deal jest, proponuję deal z AFK Journey. $2000 płacą, czyli rozumiem, że robimy i gramy. Nie mogę się ruszyć. Musiałem w to wejść? Nie wierzę, żeby mnie po prostu nie ruchamiało. Dobra. Jest i pani. Jest pancia. Powinniśmy chyba jeden target brać, nie? Bo tak to nie wyleczą nas chłopaki. Dobra.
Nie jest git. Chromebook. Ja się w ogóle nie znam na mobilkach, widzowie. Jestem zielony w mobilkach. Parę razy robiłem podejścia, ale ja nie jestem w stanie grać, kurczę, na telefonie, no. Jak zaraz obok taki monitorek, elegancki PC. Ja też nie mam takich sytuacji w życiu, że na przykład bardzo chcę grać jakoś w tam... O kurwica. W jakiejś kolejce czy coś. Chwilek. Sharing damage between tanks. Te kule trzeba zostawiać z tyłu. Aha. To źle zrobiłem. Kulkę postawiłem z tyłu. Healerzy, nie? Healerzy chujowi. Chyba healera wina. Angielski dopiero pronob można w grze zmienić, wiesz? Pomimo, że masz angielski ustawiony, ustaw jeszcze raz, bo jest bug. A, to już dużo ludzi martwych jest, ty. Dwóch healerów jest niby. Ale długo nie dostawałem healka. To jakby dostałem raz obrażenia, a reszta no to taki, wydaje mi się, po prostu heal check i tyle. Ale może coś jeszcze zepsułem. Guide? Czekaj, a battle record. Healing. Disaster seed damage. No nie wiem. Wydaje mi się, że to nie moja wina. Oho. Nie no, wydaje mi się, że... Ojojoj, ciężko, patrzcie ilu jest. W czterech dead. O, to by było dobre stealowe, ale to... No, można marzyć. Można marzyć. Ty, no może w czterech dadzą radę? Taki Blue Protocol trochę by był vibe. No, no i dupa. No nie wiem. Aha, już wyszli. Ty, już wyszli. Nie wierzę. Nie wierzę. Międzynarodowego? Chyba nie. Jest EU tylko. Jak już, znaczy taki europejski, nie? Ogólny. No dobra, mamy kogoś. Mamy dwóch tanków, dwóch healerów. To może teraz będzie git. Zobaczymy. Kulkeczka 10, Hubcio 16. Panowie, czemu nie ekspicie? Dajcie mi pokonać tego rajdzika, bo jestem ciekaw, jaka nagroda. Oj, jestem ciekaw. Ten AOS skillek taki przeciętny, bo on jest statyczny, nie? Bije w jednym miejscu, wystarczy, że tank przeniesie moby gdzieś indziej, no już kaszana i trzeba znowu go kastować i tracić czas w rotacji.
W sumie to porobiłbym sobie już takie rajdziki, ale w WoWie, wiecie? Elegancko. Na The War Within. Oj tak. Kurczę, na DPS robię dobry. Chyba po prostu jakby mój performance względem teamu jest ok. Tylko zastanawiam się, czy mogę jeszcze jakoś uniknąć tych skilli bossa, żeby aż tak nie obrywać. Healing mam, self healing, delikatny. Jak wrażenia z gry? No 5 na 10 z punktu widzenia gracza PC-towego. Szkoda, a 5 na 10 to zła ocena? Całkiem niezła ocena. Wcześniej jest jeszcze 4, 3, 2, 1, 0. Dobra. Wybijemy najpierw. Dawajcie tego. No i tu jest problem, nie? Bo tu jest heal check właściwie. To jest heal check, który nie wiem, czy chłopy są w stanie... Heal i właściwie DPS check. No tu jest stabilnie. Mam wrażenie, że jest stabilnie pod kątem heala. Nie ma chłopa z dzidą? Nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma. Ja teraz widzowie, jakbym brał kolejną klasę, to chyba bym wziął tego Shadow Blade, czy jakoś tak? Tego ciemnego elfa takiego. O, Bloodlust jest nawet chyba. Zastanawiam się, czy na pewno sam powinienem tą plamę gdzieś tam do tyłu. Oj, chyba coś zrobiłem nie tak. Czemu znowu ja? Take turns taunting between takes. Tu nawet przyjemnie się może grać tankiem, widzowie, bo wszystko tłumaczy ta gra. Trzeba robić. Oj, stałem. Niestety. Znowu ja. Nie, to jest hit.
Heal. Dobra. Take turns taunting between takes. Interrupt in time. Nie ma kto przerywać tego tego shielda. Cholera. Nie ma nikt interrupta. Nie widzę tego. Nefezer, dziękuję bardzo. Zapraszam. Skupiam się. A dziękuję bardzo za rajcik. Za niedługo kończymy, ale dziękuję, dziękuję. Cześć, Out. Witam. Cześć, Rejni. Witam, witam serdecznie. Nie wiem, czy ja mogę zmienić jakiegoś skilla, kurde, na tego interrupta. Wydaje mi się, że powinienem mieć jakiegoś ultimata do interruptowania i to Q byśmy zamienili pod interrupta. Jak teraz będzie wipe, wiecie? Nie ma to nie ma, no. Nie ma to nie ma, no. Jest jak jest. Damy radę. Trzeba wybić 3 razy więcej damage'u, ale... Leci kweczka. Aha, wszyscy już leżą. Dobra, to nieważne, ty. Tak się zagapiłem, to ja się wipuję. GG. Nie ma sensu. Blind Guardian. Ale miło, że poznałeś. Blind Guardian. Nie każdy jest w stanie to rozpoznać, ale już było kilka osób, które rozpoznały, no. Ale to też, no, Blind Guardian to był czas, kiedy ja też słuchałem Rhapsody i Sonata Arctica. Chyba. Też było. Manowar. I coś jeszcze. Już nie pamiętam, ale oj, stary czas. Stary czas. Mega stary czas. Resurrect. I teraz tak, widzowie. Przysłużmy się gameplayowo naszemu teamowi skill i zobaczmy, czy w ultimate'ach interrupcik. Spellcasting. Jest, widzowie. Jest. Jest. Teraz będzie klasa. Teraz mamy interrupta. No widzisz, a ja właśnie widzę, mówiłem, Łukasz, że jutro idę na koncert Dawida Podsiadło na Arenie Śląskiej. Nie słucham, ale dostaliśmy bilet, więc idę. Ale mam nadzieję, że będę się dobrze bawił. Raz puściłem playlistę, posłuchałem z godzinę, no i miejmy nadzieję, że coś poznam. Miejmy nadzieję, że coś poznam. Jednak na arenie takiej śląskiej to na pewno będzie robiło wrażenie. Jak tam się gościu rozkręci, to nawet jak nutek nie będę znał, to myślę, że ta gra świateł, to będzie robiło robotę. Za darmo pistoletu nie dostałeś? Nie samym metalem człowiek żyje? No teraz dość mało metalu w sumie słucham, ale mam takie etapy różne. Ostatnio wracałem do Children of Bodom, Trivium i do In Flamesa standardowo. Ale też mam dużo takiego... dużo powrotów do chrześcijańskiego rocka, Christiana rocka, w sensie Breaking Benjamin na przykład. No i takie rockowe typu. Ostatnio Disturbed słuchałem, albo Godsmacka. A różnie, różnie. Znam Frontside'a polskiego. Nawet jedną nutkę mam w playliście takiej mojej głównej, ale nie znam tak, że wiesz, wybiórczo. Niektóre utwory tylko. Jakoś nigdy nie przesłuchałem całej twórczości.
Z takich polskich to zawsze mi przychodzi na myśl z rockowych to Farbenlehre na pewno. Farbenlehre plus Łydka Grubasa. A tak to Kat. Kata lubię, no. Dobra. Next. Tu? Obojętne. Jeden target. Chyba nie ma jednego targetu, widzowie. Tu jest mniej życia, to tu powinni już się przerzucić. Ale na tych telefonach pewnie nie widzą, kogo bijemy. Kurczysyny. Jest jak jest. A, AC Drinkers też, no, spoko. To jakby absolutnie moim ulubionym polskim zespołem jest Hunter. Z metalowych. To jest tak absolutnie, nie? W sensie byłem, nie wiem, na czterech chyba koncertach? Trzech, czterech, no. Nie chodzę często na koncerty, ale akurat no, na Hunterze byłem kilka razy. I zawsze było super. Jeszcze kurczę, tanio. Super i tanio. Ale Huntera to oj, właściwie słucham utworów od zupełnie tych archaicznych do tych najnowszych, nie? Ilek? Chyba mnie nie są w stanie. Wyciągnąć. Interrupt in time. Ty, no jest interrupcik. Widzę, że nie tylko ja. Wziąłem, super. Super, o to chodzi. Z każdym kolejnym wipem, żeby się czegoś nowego nauczyć. Co to się otworzyło? Take turns taunting between takes. Interrupt in time. Kurde, wciskam przycisk do interruptu, który mam w WoWie, wiecie? Dlatego mi się otwiera to okienko ze statystykami. Co jednak przez 20 lat się człowiek nauczył, to tak już no, ciężko tą pamięć mięśniową. Cześć Craven, witam. Mamy dwóch zdechlaków, ale może się uda? Zróbmy tak, tak. Damy radę. Ktoś zajebiście interruptuje, nic nie muszę robić. Trzeci DPS-ik, widzowie. Tak, to jest raid. Cześć Bawil, witam. Trzymaj się, Łukasz. Ja też w sumie będę kończył zaraz. Widzowie, łuczek wypadł, proszę bardzo. Gear score na plus 2. Damage drugi, może być. Pierwsze miejsce kto ma? W sumie? Raid B.
No, szału nie ma. 15% damage'a zrobiłem ze wszystkich. Tutaj ktoś zrobił 10%. Bard zrobił 18%. I... Mag 12%. A to ciekawe... A, czekajcie, bo to nie jest global. A. Damage per second total. A, no to drugi DPS zrobiłem, a Bard zrobił pierwszy damage. Oj, nie wiem, Spins, nie wiem, o który ekran ci chodzi, wiesz? Nie wiem, o który ekran ci może chodzić. Elite Leader. O co ty gadasz? Follow. Spoko, spoko, spoko. Można oceniać ludzi, którzy przewodniczą w rajdzie. I samemu też można zostać elitarnym liderem, który będzie prowadził rajdy. Ale jajca, fajne. Fajne. I oceniasz gwiazdkami, nie? Kto dobrze koluje, kto nie. Gdzie to jest? To jest w gameplayu i pod H, right. Tylko musisz przejść całą główną fabułę Craven, aktualną, dostępną. I wtedy się odblokowuje rajdzik i można wejść. Bo wcześniej nie masz w ogóle tej opcji do wyboru.